Podkleił się cały. Teraz jakoś ładnie go przewrócić i uwaga! Ale śliczny jest! Cześć moi drodzy, ja jestem Krystian. A ja JJ. I dzisiaj sprawdzimy, kto jest lepszym kucharzem. A dokładnie co będziemy robić? A dokładnie będziemy robić dzisiaj naleśniki gamingowe. Zgadza się, moi drodzy. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was coś naprawdę fajnego, bo to nie będą zwykłe takie naleśniki, tylko to będą naleśniki w kształcie postaci z gry Brawl Stars. My sobie właśnie przygotowaliśmy już kolorowe ciasto na naleśniki. Jest to zwykłe ciasto na naleśniki, które jest zabarwione po prostu barwnikiem spożywczym. A takie barwniki spożywcze znajdziecie za grosze w internecie, a przepis na całe kolorowe ciasto na naleśniki znajdziecie w opisie tego filmu. Po samych kolorach możecie się już domyślać, jaki to będzie brawler. A kto to będzie? A to będzie Spike. Dokładnie tak. Spike, legendarny brawler kaktus, który rzuca małymi kaktusami, po czym one eksplodują i wystrzeliwują kolce w kierunku przeciwników. Właśnie dzisiaj będziemy między sobą z Justyną rywalizować, kto takiego ładniejszego Spike'a upiecze właśnie z ciasta naleśnikowego. Jeżeli chcecie, żeby takie odcinki pojawiały się częściej, albo żebyśmy na przykład w kolejnym odcinku zrobili naleśniki w kształcie postaci z gry Fortnite, to zostawcie pod tym odcinkiem minimum 15 tysięcy łapek w górę, a my będziemy działać. Napiszcie też w sekcji komentarzy, jaką postać z gry Fortnite, bądź też jaką postać z gry Brawl Stars chcielibyście zobaczyć w kształcie naleśnika. Ale zanim zaczniemy dzisiejszy challenge, chciałem Wam się pochwalić moim nowym biurkiem gamingowym, na którym dzisiaj będziemy wszystko nagrywali, które specjalnie dla mnie spersonalizowała firma KRL Wooden Arts. Od dłuższego czasu poszukiwałem firmy, która stworzy dla mnie solidne, duże biurko gamingowe. Oto jest, w końcu znalazłem model Monster. Tak nazywa się ten model, ponieważ mierzy 2 metry długości, 80 cm szerokości, blat o grubości 18 mm oraz waży ponad 50 kg. Więc nawet się nie dziwię, dlaczego nosi taką nazwę. Wszystko oparte jest na masywnym stelażu zapewniający maksymalną stabilność. Poprzeczna belka podporowa umożliwia komfortowe rozmieszczenie kabli. Konstrukcja nogi zapewnia ukrycie przewodu wewnątrz. A całość jest wspaniale podświetlona LED-em RGB, który sterujemy z pilota i możemy sobie dowolnie modyfikować. Firma oferuje przeróżne modele biurek, nawet biurka elektrycznie regulowane góra-dół. Z pewnością w ofercie każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Wybór jest ogromny, a ceny w stosunku do jakości są naprawdę korzystne. Dlaczego wybrałem model Monster? Ponieważ jest to największe biurko w ofercie firmy, a ja sobie cenię komfort i przestrzeń, co daje mi naprawdę dzięki temu wielkie możliwości. Pracuję na 3 monitorach codziennie, więc moja powierzchnia robocza jest naprawdę ogromna. Na sam koniec chciałem dodać najważniejsze, że firma KRL Wooden Arts nie tylko zajmuje się sprzedażą biurek, ale komponuje całe gaming roomy. Więc jeżeli zamierzasz rozpocząć swoją przygodę z YouTube'em, poszukujesz paneli akustycznych, rolet studyjnych, green screenów i innych różnych gadżetów do studia, pisz śmiało do firmy KRL Wooden Arts, a oni kompleksowo skomponują Ci cały gaming room. Ja sam osobiście po zamówieniu i spersonalizowaniu biurka Monster dostałem telefon, że firma mi je przywiezie osobiście i zamontuje. Byłem pod wielkim wrażeniem, ponieważ nie wiem, jakby kurier miał mi wnieść dwumetrowe biurko na trzecie piętro. Mogę dodać jeszcze od siebie, że kontakt i obsługa klienta jest naprawdę na wysokim poziomie. Chciałem Was jeszcze zaprosić na fanpage firmy, do którego link znajdziecie w pierwszym miejscu w opisie tego filmu, ponieważ organizowane jest tam wiele konkursów, a z pewnością nie jeden z Was by chciał wygrać takie oto biurko. A teraz już bez przedłużania przechodzimy do gotowania. Okej, moi drodzy, zaczynamy rundę numer 1. Co? 3 po 3, kto przegra, ten rysuje. Okej. 3 po 3. Przegrałeś. Czyli Farel rysuje pierwszy. Mam tutaj obrazek Spike'a, mniej więcej jak on wygląda, więc mam nadzieję, że chociaż podobnie on będzie wyglądał. Pierwsze oczko. No ładnie. Drugie oczko. Też ładne kółko mi wyszło. Wow. Teraz buźka Spike'a. Hop. I op. Ślicznie. Dosyć ładnie. Teraz musimy narysować kreski, które przechodzą przez oko. O. To trochę przypomina Homera Simpsona teraz. No, troszeczkę przypomina. Zróbmy tak. Zróbmy kontur teraz do dołu. Tutaj ten kontur rozszerzmy. Hop. Tutaj dajmy o. Do dołu. Teraz rysujemy jego kamizeleczkę. Ma taką półokrągłą. Dobra, niech będzie. Cyk. No i
O! Super, super. Dobra, teraz ważna sprawa, żeby teraz tego nie sknocić jakoś, muszę jeszcze rozszerzyć go. On jest okrągły, on będzie u nas bardzo okrągły. Dobra, ładnie. Okej, okay, teraz od dołu, pyk. Dobra, niech będzie w miarę. Teraz tutaj jego rączka. Hop. I kreseczka. Cyk. Dobra. Prawie, że mamy konturę naszego Spike'a. Fryzurka teraz. Teraz fryzurka. Teraz się musisz pobawić w Barbera. Fryzurka, jako tako. Teraz uszy, przecież nasz Spike ma uszy. Jeszcze nie dokończyłeś tej fryzurki. Jeszcze nie dokończyłem? Nie. A, tutaj jeszcze ma elemencik. Raz, dwa, trzy. Aha, tu, sorki. Pyk. I pyk. Coś takiego. Teraz ważne są detale. Hop. Hop, jak to jest kaktus, to są chyba jego takie kolce, co nie? Chyba tak. I teraz jeszcze kontur w środku oka, tak, i w środku buźce. Oka i buzi, dokładnie tak. Nie no, chyba nie jest najgorzej, co? Chyba źle nie jest. Jak na pierwszy raz malowanie ciastem na patelni. Całkiem spoko. Jak mi nie pójdzie z YouTube'a w przyszłości, wiem, jaki zawód czeka na mnie z otwartymi rękoma. Dobra, skoro mamy to, trzeba jeszcze, zapomniałem, konturem obrysować w koło na czarno. Okej, okay, kontury już mamy ze sobą. Mi się wydaje, że nawet spoko to wyszło. Teraz bierzemy kolor zielony i wypełniamy elementy takie jak oczy, buzia. I uszy. I uszy, dokładnie tak. Teraz pomarańczowym rysujemy szybciutko fryzurkę. Ładny ten pomarańczowy, co? Jak nie ciasto. Bardzo ładny, taki neonowy. Bardzo super wyszedł ten kolorek, jestem mega zadowolony z niego. Zielony też w sumie fajnie wyszedł. Tak. No i co najważniejsze, teraz jagódkowym fioletowym jego ubranko kolorujemy. Troszeczkę patelnię podgrzałem, żeby ten kontur nam przyłapał. Fioletowy już jest troszeczkę ciemniejszy. Tak, ale nie szło ładniejszego zrobić niestety. Starałem się. No i okej, okay, teraz jeszcze go delikatnie podgrzejemy i wypełniamy całą na zielono. Podkleił się cały. Teraz jakoś ładnie go przewrócić i uwaga! O, ale śliczny! Jest Spike'i! Woo! Zobaczcie, kochani! Udało się! Boom! Wow! Wow! Widzicie, co można wyczarować? Ej, nie sądziłem, że aż taki ładny wyjdzie. Czyli jakieś tam zdolności plastyczne posiadam. Cukiernicze. Cukiernicze, kuchennicze, Brawl Starsowe, odlotowe. Ja bym się tak, Justynka, teraz nie cieszył, ponieważ na ciebie czeka drugi etap i zobaczymy, jak sobie poradzi Justyna z odwzorowaniem na tej patelni w kształcie naleśnika, brawlera, który nazywa się Colt. O kurczę. No, o kurczę. Okej, okay, droga JJ-ko, na telefonie masz małą ściągawkę, jak wygląda Colt. Ja bym ci radził zacząć od nosa. Tak, zaczynamy od nosa. Wtedy mniej więcej będziesz wiedziała. On ma takiego małego garbuska. Tak jest, w którym miejscu co dalej narysować. Okej, okay. Nosek. Bardzo ładna klema. Teraz brew. Brew, oczywiście, że tak. Okej, niech coś będzie. Takiego. Oko, oko. Teraz narysuj tą kreskę pod nosem, to jest jego uśmiech. Troszeczkę dalej jeszcze w prawo mi się wydaje. Wyżej. O, myślę, że tu. Tak jest, okej. Okay. I teraz drugie oko trzeba. Mniej więcej na tej samej wysokości narysuj. Pierw źrenicę może zacznij. Dobra, mamy oko. Ewentualnie będzie zezowaty, no. Nic nie poradzisz. Dobra, teraz te kreski koło oczu zrób. Tak? No miało być to kółko, ale ty... No okej, okay, w sumie jakoś jest, takie same w sumie, krzywe. Coś koło tego. No już nie poprawiaj, bo dobra. Jeszcze wyjdzie gorzej jak jest. Teraz brew, moja droga, tą drugą, no. Ona jest taka łuskowata, wyżej. Okrągła trochę. Dobra, nie wiem, na czym teraz się skupić. Mi się wydaje, że teraz już od tej brwi pociągnij tą grzywę. Zrób mu pierw wachlarz, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, jaką ma fryzurę, tą swoją elvisowską, presleyowską. Okej, okay, tutaj musi, wiesz, być pewny ruch teraz, bo inaczej będzie słabo. No dobra, może być taka fryzura. O, kurde, Elvis jak talala. Ej, bo patelni nam zabraknie. Gdzieś wyjechała za daleko. Dobra, ale okej. Okay. Trzeba teraz narysować mu twarz, mi się wydaje, w końcu. Zacznij również od tej brwi, mi się wydaje, od tego momentu. Teraz tutaj muszę z tej strony, z drugiej. A no, dobra, w sumie okej. Okay. Muszę trochę pociągnąć, tak, stąd chyba linię. No i zakończamy brodę. I na brodzie plasterek X, bo on chyba się skaleczył tutaj przy goleniu. Daj ten X-ik, ma taką brodę jak Johnny Bravo, tak? Johnny Bravo ma taką brodę? Chyba tak. Chyba tak, taką kwadratową, o. Tak. Tutaj dorysuj ucho.
To chyba jest uszko, ale dobra, niech będzie, okej. Okay. Ma takie ucho, teraz narysuję mu tutaj... Musi się zmieścić. Musi się zmieścić, dokładnie tak. Teraz narysuję mu pod spodem koszulinę. Yeah! Super. W końcu mamy kontur Colta. Ej, on wyjdzie 2 razy większy od mojego Spike'a, ale i tak mi się wydaje, że najgorzej jej nie poszło. Więcej jedzenia. Okej, okay, zaczynamy malować naszego Colta, zaczynamy od kołnierzyka. Tak jest, jasny niebieski. Jasny niebieski. Ja ci będę podawał. Ty możesz zacząć w międzyczasie malować już... Krystian, to miał być mój. No, dobra, pomogę ci wypełnić. Okej, okay, kołnierzyk mamy za sobą, teraz Justyna maluje włoski, a ja maluję twarz i ucho, dobra? Nasz kolt jest już gotowy, wypełniliśmy go całego, teraz tylko czekać, aż się usmaży i zobaczymy efekt. Podkręcamy patelnię i atmosferę na filmie. Już się nie mogę doczekać. A więc tak, moi drodzy, kolt już jest upieczony, teraz obstawiamy, czy będzie miał Zeza, czy nie. Ja obstawiam, że będzie miał. Piszcie w komentarzach, co obstawiacie. Okej, okay, zobaczymy, co z tego wyszło, Justynce. Ej, mam nadzieję, że... I powiedzcie mi, że przegrałam. Wygrałam tę konkurencję, ale trochę mu czerwona twarz się zrobiła, trochę po boczkach, widzisz? No, ale to już niestety nie nasza wina, to już jest wina barwnika, za mocny. I teraz porównajmy sobie 2 nasze wypieki. To jest mój Spike, a to jest Justyny Colt. Justyny Colt troszeczkę większy, ale nie dziwmy się, ponieważ Justyny Colt miał więcej szczegółów i tego po prostu wymagał. Trzeba było to jakoś rozmieścić na tej patelni, ale moim zdaniem oba brawlery są urocze. Naprawdę fajnie wyszło. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Jest to moja pierwsza przygoda z naleśnikami malowanymi, ale i tak uważam, że bardzo dobrze nam poszło. Spójrzcie, jak to się wszystko pięknie prezentuje na talerzu. Jest mega kolorowo. Pamiętajcie, że niedługo zbliża się Dzień Dziecka, więc to jest mega opcja spędzenia czasu z rodzicami. My jesteśmy mega ciekawi, jak będą wyglądali kolejni brawlerzy zadymiarze w postaci naleśników. Już nie mogę się doczekać kolejnego odcinka, więc zostawiajcie łapeczki w górę. Jeżeli przekroczycie próg 15 tysięcy łapek, zaczynamy od razu umijać ciasto i nagrywamy kolejny odcinek. Dokładnie. A jeżeli chcielibyście się czegoś więcej na nasz temat dowiedzieć, pamiętajcie, żebyście odwiedzili naszego Instagrama GamingWithFarrell oraz JJ'ka. Link do Instagrama znajdziecie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał, a my teraz się z Wami żegnamy. Idziemy zajadać się naszymi Brawl Starsowymi naleśnikami. Trzymajcie się. Cześć! Cześć.